Dyrektor Suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego odwołał zakaz odwiedzin na oddziale noworodków. Pozostały ograniczenia i apel do rodzin. Zakaz został wprowadzony kilka tygodni temu po wykryciu kilku pacjentów gronkowca. Po przeprowadzeniu stosownych badań, które wykluczyły, że zakażenie pochodzi ze szpitala, dyrektor podjął decyzję o cofnięciu zakazu odwiedzin dotyczących najmłodszych obywateli naszego miasta. Tak, w dniu dzisiejszym zniesiono zakaz odwiedzin na oddziale noworodków, utrzymano ograniczenia, które obowiązywały do tej pory i kolejny apel do Państwa, aby dla dobra dziecka liczba osób odwiedzających była minimalna. Tak naprawdę to jedna osoba, jednoczasowo i najlepiej, gdyby to była wyłącznie najbliższa rodzina, czyli ojciec. Jeżeli są kłopoty, to inne, ale pojedyncze najbliższe osoby, żeby nie urządzać wycieczek do oddziału noworodków, bo one tylko szkodzą. Obostrzenie zasad bezpieczeństwa noworodków to nie jest żadna nowość, mówią położne. To problem znany od dawna. To nie jest żadna specyficzna historia, ani nowo wymyślona, ani w ogóle jakiś wymysł na tą porę. Tak jest zawsze. Dzieci małe, kiedy się rodzą, mają odporność, ich odporność dopiero rusza. Są w zasadzie bezbronne i trzeba je dlatego szczególnie chronić. I to jest wiadome od zawsze i dlatego regulamin, który wisi na wszystkich drzwiach na oddziale położniczym, właśnie o tym mówi, żeby osób odwiedzających było jak najmniej. Nie chodzi nam o to, żeby zamknąć te dzieci, zupełnie odizolować, żeby one otrzymały miłość rodziców, ale jednak żeby to robić z rozsądkiem. Tak naprawdę od noworodka przez kilka, a nawet kilkanaście dni dotykać powinien jedynie rodzic i to dokładnie wymytymi rękami. To w dzisiejszych pełnych różnorodnych bakterii czasach zwiększa gwarancję na zdrowie maluchów. No nie odkażamy przychodzących, oni po prostu przychodzą i są z tym wszystkim, co ze sobą niosą. I chodzi tylko o to, żeby nam tego nie zostawiali w prezencie. Nie, no nie o to chodzi, żeby patrzeć na szybę. Przez patrzenie nic złego nie zrobimy. Natomiast przytulanie, całowanie zostawmy sobie na później, kiedy dziecko będzie większe, kiedy jego odporność już ruszy, kiedy już będzie miało możliwości do tego, żeby się bronić. Dajmy małym istotom czas na budowę swego układu odpornościowego. To na pewno wyjdzie im na dobre. Firma, która buduje pod Suwałkami elektrownię wiatrową, wywiązała się z umowy. Za ponad 1 000 000 zł wyasfaltowała nitkę ulicy Armii Krajowej między Reja a Płaskiego. Na razie ten odcinek drogi może stworzyć same problemy. Główne prace nad budową ulicy mają rozpocząć się w przyszłym roku. Na razie tę trasę wykorzystała firma Park Wiatrowy Suwałki, której 18 wiatraków ma we wrześniu zacząć wytwarzać energię elektryczną. Żeby przewieźć tędy wiatraki, musieli odpowiednio wyprofilować podłoże, odpowiednio je wzmocnić. Natomiast jakby jednym z punktów umowy z Urzędem Miasta było też położenie nakładki bitumicznej asfaltowej. Na razie wyasfaltowany odcinek stwarza problem dla władz i służb porządkowych. Istnieje obawa, że stanie się on miejscem szybkich przejażdżek motocyklowych czy samochodowych. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkim potencjalnym użytkownikom tej w miarę prostej drogi, że jest to ciągle plac budowy. Droga nie jest dopuszczona do ruchu i wszelkie naruszanie przepisów drogowych może drogo kosztować. Po prostu będą tu zwiększone częstość patrolowania przez policję i straż miejską, no i niewykluczone są mandaty. Dzisiaj jest podbudowa pod jedną nitkę. W przyszłości za pieniądze miasta, a przede wszystkim prywatnych inwestorów, powstanie dwupasmowa ulica. W przyszłym roku będzie wykonywana druga nitka jezdni. No, oczywiście musi ona być jeszcze wzmocniona warstwą asfaltu. Będzie ta ulica posiadała też pas zieleni rozdzielający jezdnię. Koszty inwestycji szacujemy na ponad 10 milionów złotych. Natomiast 8 milionów ma nam przekazać Urzędowi Miasta firma Carrefour i Obi, która w pobliżu będzie budowała swoje obiekty handlowe. Według planów inwestorów budowa hipermarketów ma rozpocząć się wiosną i potrwać rok. Już za 2 tygodnie troje Suwalczan wystartuje w Mistrzostwach Świata w karate Kyokushin w Japonii.
Zawodnicy weszli w najważniejszy okres przygotowań do imprezy ich życia. Przed rokiem w tych zawodach dosyć udanie startował Mateusz Krejpcio. Teraz obok niego wystąpi jego ojciec i trener Marek oraz Dominika Lisiewicz. Ja będę startował w woldbojach, Mateusz w Mistrzostwach Świata Juniorów i Dominika w Mistrzostwach Świata Juniorek. I ta trójka właśnie pojedzie tam startować, pokaże się, myślę, jak najlepszej strony, a żeby tam pojechać, na początku trzeba przygotować się. Suwalscy karatecy nie mieli praktycznie wakacji. Mistrzostwa w mieście pod Tokio rozpoczynają się 20 sierpnia. Cykl przygotowań suwalczanie rozpoczęli dorocznym wschodnioeuropejskim obozem na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tam było około 400 osób ćwiczących. Oprócz tego właśnie ten obóz był powiązany właśnie z kadrą Polski, czyli cała kadra Polski była. Między innymi w tej kadrze właśnie była Dominika i Mateusz. No i właśnie ten obóz trwa 5 dni, ale to jest 5 dni dużego wysiłku. Akurat trafiliśmy teraz też na te największe upały nasze, czyli było po 35 stopni codziennie, a my trenowaliśmy po 7-8 godzin dziennie. W Krakowie trenowało 5 suwalczan, którzy na koniec w 2-godzinnych walkach zdali egzamin na wyższe stopnie. Marcin Wasilewski, Dominika Lisiewicz i Mateusz Krejpcio uzyskali drugie Q, brązowe pasy, a Tomasz Lewkowicz pierwsze Q, ostatni poziom przed czarnym pasem, najwyższym wtajemniczeniem uczniowskim. Potem dzięki uprzejmości dyrekcji OSIR-u i szkoły podstawowej nr 10 karatecy ćwiczyli w Suwałkach, skąd udali się na ostatnie zgrupowanie do Żerkowa pod Jarocinem. Ten obóz będzie prowadzony właśnie pod kątem właśnie tych specjalnych mistrzostw świata. Tam będziemy już robili coś takiego jak przygotowanie się termiczne do zawodów, dlatego że w Japonii akurat mamy takiego małego pecha, że sierpień jest najgorętszym miesiącem w roku. Tam temperatura dochodzi do 40 stopni, czyli wiadomo, że to nie będzie łatwo pod tym względem, dlatego właśnie musimy trenować i przygotować się termicznie, to znaczy na treningach będziemy ćwiczyć nawet, można powiedzieć, jeszcze dodatkowo w dresach, żeby dodatkowo jeszcze przyzwyczaić się temperatury, a po treningach wieczornych, mimo temperatur wysokich, jeszcze dodatkowo trening w saunie. Także to jest taka rzecz, która jest bardzo przydatna i potrzebna dla nas, żeby zmienić troszeczkę właśnie te możliwości naszego organizmu do pracy w wysokich temperaturach. Zajęcia będą prowadzone także nocą ze względu na 8-godzinną różnicę czasu. Do Japonii ekipa uda się 18 sierpnia. Polski Związek Karate finansuje niestety tylko podróż seniorów. Plusem takim małym jest to, że właśnie Mateusza zaprosiła Japonia na swój koszt i Mateusz jedzie tam za pieniądze, że tak powiem, Japończyków. Zaś my z Dominiką musieliśmy to wziąć na siebie. Tutaj trzeba podziękować zarządowi miasta, że nam bardzo mocno wspomógł, ponieważ tak naprawdę za pieniądze zarządu naszego miasta suwalskiego, jak też i zarządu województwa podlaskiego, mamy bilety, które mogliśmy sobie kupić. Każdy bilet to jest 2,5 tysiąca złotych. Z funduszy klubowych i własnych suwalczanie pokryją sięgające $100 dziennie koszty utrzymania. Na pewno idziemy po to, żeby starać się przynajmniej coś wygrać. Nie wiem, zobaczymy, jak to właśnie będzie. Staramy się jak najlepiej przygotować, to jest najważniejsze. Czujemy, że już wszystko, że powiem, potencjał w nas troszeczkę rośnie. Wytrzymałościowo, siłowo jest całkiem nieźle. Tutaj właśnie ten obóz w Żarkowie nam jeszcze pomoże nam trochę przestawić ten zegar biologiczny i dopracować końcówkę. No i mam nadzieję, że jakoś tam wypadniemy, no potem wiadomo, jak to w sporcie. Zależy wiele od losowania, zależy wiele od troszeczkę szczęścia. Mateusz Krejpcio i Dominika Lisiewicz są mistrzami Europy juniorów młodszych. Szczęścia życzymy im i Markowi Krejpcio w rywalizacji z najlepszymi na świecie. Czwarte suwalskie teatr akcje rozkręcają się na dobre. Uczestników festiwalu słychać i widać w wielu punktach miasta. Oficjalnie imprezy festiwalu to atrakcje rozpoczęły się już 3 sierpnia. Nasz festiwal rozpoczął się w poniedziałek 3 sierpnia, potrwa przez prawie 3 tygodnie do 21. I w tym czasie będzie mnóstwo bardzo ciekawych i zróżnicowanych wydarzeń, to znaczy spektakle teatralne, będą warsztaty, pokazy filmowe, koncerty. Już od 3 do dzisiaj włącznie trwają warsztaty improwizacji teatralnej. Warsztaty te dzisiaj się kończą i dzisiaj będzie improv show, czyli spektakl, który jest bardzo ciekawy z tego względu, że jest improwizowany w całości. Kolejne warsztaty rozpoczynają się z udziałem unikalnych prowadzących chóru staroobrzędowego Riabina. W Rokisie od 11 do 17 będą miały miejsce warsztaty. Warsztaty śpiewu, które poprowadzi staroobrzędowy zespół Riabina. Co prawda, aby uczestniczyć w tych warsztatach, trzeba było najpierw zapisać się na nie, ale wszyscy ci, którzy jednak chcą posłuchać Riabiny, będą mieli okazję, ponieważ o 18 w kościele ewangelicko-augustyńskim
Habsburskim zespół będzie miał swój koncert. I to jeszcze nie wszystkie wydarzenia, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, ponieważ o 19:30 tutaj w naszej siedzibie na Sejneńskiej 18 zapraszamy na film Koniec pieśni w reżyserii Piotra Borowskiego. Natomiast w sobotę zapraszamy na spektakl Król Kier znów na wylocie. To spektakl, który zostanie zaprezentowany przez Studium Teatralne z Warszawy. I tutaj też, co prawda, trzeba było wcześniej zarezerwować sobie miejsca. Natomiast w ramach czwartych suwalskich teatrakcji będzie jeszcze mnóstwo innych spektakli, na które wstęp będzie jak najbardziej wolny, bez wcześniejszych rezerwacji. Na osiedlu Północ rozpoczęła się inna ciekawa akcja festiwalu. Mural ma ożywić suwalski Manhattan. Akcja Mural to animacja społeczno-artystyczna, duża akcja, która jest skierowana do wąskiej grupy ludzi, do grupy ludzi, którzy mieszkają w jednym bloku w wieżowcu przy ulicy Witosa 4A, to jest ten tak zwany Manhattan w Suwałkach. Ta akcja zaczęła się od poniedziałku warsztatami dla dzieciaków. To wyglądało tak, że po prostu przyjechaliśmy tam, rozłożyliśmy szczudła, rozłożyliśmy chustę klanzę, a więc taką wielką, kolorową chustę do zabawy dla dzieciaków. No i zaczęliśmy prowadzić tam warsztaty, zabawy, gry terenowe, no i tego typu sprawy. Pierwsza część tej akcji zakończyła się wczoraj wieczorem wielkim pokazem pracy warsztatowej, pokazem takiego filmu Podwórka Sztuki. To był film z podobnej akcji, która była robiona w Poznaniu. No i na koniec był też fire show, a więc taniec z ogniem, który wzbudził bardzo, bardzo dużo emocji. No ale akcja nazywa się Mural nie bez powodu, ponieważ takim głównym celem, najbardziej widowiskowym chyba, będzie malowanie muralu. To będzie takie wielkie malowidło, które powstanie na ścianie bloku, właśnie tego bloku przy Witosa 4A. Finał Muralu zapowiada się atrakcyjnie i głośno. Takiej zabawy przy Witosa 4A jeszcze nie było. To malowidło stworzył sami mieszkańcy i właśnie ono będzie opowiadało o tych mieszkańcach. Mają to być wielkie, gigantyczne portrety osób, które mieszkają w bloku przy ulicy Witosa 4A. Pracami nad tym wielkim muralem pokieruje profesjonalny plastyk, animator Wiesław Szumiński. Całą akcję Mural koordynuje Iza Giczewska, która po prostu jest tam od rana do nocy, bawi się z dzieciakami, wszystko organizuje i wszystko rozkręca. Bardzo ciekawe warsztaty jeszcze w przyszłym tygodniu czekają na dzieci i na młodzież. Będą warsztaty tańca współczesnego, warsztaty capoeiry, a więc takiej sztuki pochodzącej z Brazylii, która łączy sztukę walki ze sztuką tańca. Będzie też breakdance, a więc coś dla takich już starszych i bardziej wysportowanych dzieciaków. Witosa 4A, suwalski Rokis i siedziba festiwalu Teatrakcje 2009 Sejneńska 18 to miejsca, w których przez najbliższe dni dziać będzie się najwięcej. Thank you.